Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam w programie Mocni w Wierze. Błogosławiony papież Paweł VI powiedział, że Twoja historia życia jest Twoim miejscem teologicznym. Podobnie jest z Kościołem, choć prowadzi do wieczności, jest zakorzeniony tu i teraz. Jak przez wieki układały się relacje Kościoła ze społeczeństwem świeckim? O tym w dzisiejszym programie serdecznie zapraszam. Jest z nami ksiądz profesor Jan Persson z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szczęść Boże, księży profesorze. Bóg zapłać, witam serdecznie. Relacja pomiędzy Kościołem a społeczeństwem świeckim zmieniała się, bo musiała się zmieniać, skoro najpierw Kościół był poj pojmowany jako judaistyczna sekta. Później władza wiedziała już, że jest to osobna religia. W końcu Kościół i wiara, chrześcijaństwo zostało religią państwową. Jak przebiegały te zmiany? Jak teraz jest, a jak było? Chyba trzeba najpierw przypomnieć, że właśnie chrześcijaństwo jest wynalazcą rewolucyjnego rozróżnienia. Państwo, religia, społeczność świecka, społeczność religijna. Historia nie zna, cywilizacja ludzka nie zna tego rozróżnienia. Chrystus wnosi i Kościół wnosi w dzieje ludzkości radykalną nowość. Jeśli byśmy zapytali, czy takie rozróżnienie jest możliwe i jest, zostało wypracowane w oparciu o religię. Budyjską. Odpowiedź brzmi: nie. Czy hinduizm jest zdolny, był zdolny coś takiego wymyślić? Absolutnie nie. Dzisiaj proszę pojechać do Indii zobaczyć partię rządzącą, która jako ideologii używa religii hinduistycznej, podejmując dyskryminację wszystkich innych na czele z chrześcijaństwem. Chrześcijaństwo jest coraz wyraźniej prześladowane w tych olbrzymich Indiach, dlatego że hinduizm stał się ideologią państwową. To jest niemożliwe w odniesieniu do chrześcijaństwa. Owszem, pojawiają się pojawiali się w przeszłości myśliciele, którzy takie propozycje konstruowali ale to się nie udało, to się udać nie może. Chrześcijaństwo nie może stać się, jeżeli ma zostać sobą, ideologią państwową. To po prostu się nie da zrobić, to jest niemożliwe. A gdyby ktoś to spróbował, to to już nie będzie chrześcijaństwo. Natomiast, gdyby zadamy to samo pytanie w odniesieniu do świata islamu. Prawdziwy islam jest tylko tam, gdzie ideologia islamska stanowi jeden organizm i właściwie podporządkowuje sobie całość życia społecznego. Tam, gdzie tego nie ma, prawdziwego islamu nie ma. Kiedy spojrzymy na judaizm, to przecież. Konsekwentny judaizm to jest teokracja, a więc taka forma ustrojowa w czasach Chrystusa, gdzie, gdzie yy, religia jest nierozerwalnie związana z życiem yy, całej wspólnoty politycznej. I dopiero Chrystus wnosi rozróżnienie, co wcale nie znaczy, że Jezus jest przeciwko temu, żeby prezydent, król, cesarz, nie wiem, minister, wojewoda czy, przedsiębiorcza, czy przedsiębiorca, czy farmer, nauczyciel czy, czy profesor, właściciel stacji telewizyjnej czy, czy handlarz jajkami nie mieli być chrześcijanami. Ale nie ma możliwości i nigdy jej nie zrealizowano, żeby istniało coś takiego jak państwo katolickie w sensie czy państwo chrześcijańskie w sensie chrześcijaństwo jako ideologia państwowa. To jest nie do zrobienia, jest to pomysł kompletnie fikcyjny, nierealny i dlatego od początku jest rozróżnienie. Sfera państwowa, sfera religijna. Władza religijna, władza cywilna, władza państwowa. One ze sobą czasami były bardzo blisko związane. One się wzajemnie wspierały. Były takie epoki i czasy, kiedy Kościół był zakładnikiem władzy świeckiej, kiedy władza świecka, cesaropapizm. Różne formy zwierzchnictwa feudalnego, królów, cesarzy, książąt, hrabiów itd. Tak I kontrola życia kościelnego, ale były też okresy, kiedy władza kościelna zdobywała, można powiedzieć, chwilową przewagę nad władzą świecką i próbowała ją kontrolować, ograniczać, czy pewne sprawy jej narzucać. W każdym razie pytanie, które Ksiądz zadał, jakie są relacje między społecznością świecką a społecznością kościelną, kościołem, to pytanie może zadawać tylko człowiek, który został ukształtowany w oparciu o rezultaty myśli chrześcijańskiej. Tego pytania nie zada. Muzułmanin. Tego pytania nie zada buddysta, i tego, tej kwestii w ogóle nie ma w hinduizmie, dlatego że tam nie istnieje to podstawowe rozróżnienie. Jeżeli więc Europa, cywilizacja zachodnia, wyrzeka się chrześcijaństwa, to odcina się od korzeni, które takie rozróżnienie wprowadziły. I właściwie jak to już nieraz tutaj stwierdzaliśmy, wygląda na cywilizację samobójców którzy usiłują budować fikcję, która prędzej czy później musi się dla nas skończyć tragicznie. Dlatego, że Kościół, kościół my od razu mamy instytucjonalne, instytucjonalne myślenie, wspólnota uczniów Chrystusowych, która nazywała się Eklezja od początku, czyli Kościołem Chrystusowym, Kościołem Pana, Wspólnotą braci i sióstr, była mniejszością w tym tyglu państw, narodów, religii, kultów cesarstwa rzymskiego. Pojawia się na przykład taki obraz kościoła jako łodzi, której sternikiem jest Piotr, a ona żegluje przez te wzburzone odmenty, bałwany. Świata, który jest wrogi. To, to jest echo oczywiście pewnych realiów, kiedy chrześcijaństwo, kiedy ten niewielki zrazu Kościół był prześladowany, był podejrzewany, był ścigany, polowanie na chrześcijan. I potem, kiedy przychodziły herezje, kiedy przychodziły spory chrystologiczne w kolejnych wiekach, kiedy Kościół już nie był malutką cząstką, ale Kościołem uznanym przez państwo, ba wszęgniętym przez Imperium Rzymskie w służbę temu państwowemu organizmowi. To już za Teodozjusza w 385 roku, gdy chrześcijaństwo stało się religią państwową. Wtedy ta łódź Piotrowa żeglująca, czyli ten kościół, ta arka nowego przymierza, która żegluje przez, przez odmęty historii, to Tamci wszyscy, którzy te, te bałwany, które się rzucają i zalewają tę łódź, to oczywiście są herezje, to są błędy. To, to jest ariańska herezja niesłychanie groźna, o której tutaj ileś miesięcy temu wspominaliśmy. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że oni ten, ukochali sobie, ci chrześcijanie sprzed wielu wieków, ten obraz kościoła rzymskiego, piotrowego kościoła, jako te. Łódź piotrową, która żegluje przez wzburzone morze, dlatego że religie pogańskie i kulty były uznawane za dzieło demonów i ludzkiej naiwności, która czci cokolwiek czyli bałwochwalstwo. Dodajmy dla sprawiedliwości, że myśliciele, filozofowie greccy. W tych pierwszych wiekach epoki chrześcijańskiej po narodzeniu Chrystusa, także bardzo krytycznie oceniali te pogańskie misteria, procesje, ofiary, kult płodności. Poważni myśliciele byli bardzo krytyczni wobec tych religii uważali je za, za właściwie zabawę w religię. Która jest dobra dla pospólstwa, ale filozof, miłośnik mądrości wie, że prawdziwy stwórca, prawdziwy demiurg, prawdziwy absolut z tymi kultami, którymi bawi się lud, nie ma nic wspólnego. I chrześcijaństwo, oczywiście z, inne, z innych zupełnie powodów, takie krytyczne stanowisko wobec kultów, wobec religii, wobec posągów, wobec świąt tych religii pogańskich zajęło, kiedy chrześcijaństwo stało się tą religią państwową, nie dlatego, że biskupi o to zabiegali albo, albo chcieli dominować, ale dlatego, że władza świecka właśnie, władza cesarska. Zrozumiała, czy w którymś momencie stwierdziła, że będzie jej wygodniej mieć jedną religię, która będzie spajała wszystkie ludy, wszystkie kultury, wszystkie języki. Chrześcijaństwo stało się religią państwową i koncentrowano się wtedy na relacjach władza świecka, władza duchowna, sacerdotium, czyli kapłaństwo, imperium. Czyli władza państwowa, i wtedy w ikonografii, w malarstwie, w rzeźbie, w, ale przede wszystkim pewnie w mozaikach, które przetrwały, pojawia się metafora Kościoła jako pani i królowej rządzącej światem. Eklezja domina et regnatrix, imperatrix. Królowa, Kościół jako królowa, głowa państwa, głowa świata, imperatorka, która ogarnia swoim płaszczem miłościwym całą rodzinę ludzką. Oczywiście to jest pewien ideał, który odzwierciedla ówczesna sztuka, tam 5, 6, 7, 8 wieku. Ten ideał nigdy nie był realizowany i właściwie zawsze zgrzytał. Zawsze te relacje między władzą państwową, władzą świecką, a władzą duchowną, między Kościołem a państwem, który żył w symbiozie, ale nigdy nie była to symbioza idealna. Oczywiście zdarzały się sytuacje tragiczne, dramatyczne, kiedy jedna lub druga strona przekraczała te granice współpracy i wtedy Reakcja zwykle była, była czasami nawet związana z jakimś chwilowym prześladowaniem. Wiemy, że, że na wschodzie cesarstwo bizantyjskie uważało, że Kościół jest i powinien być podległy władzy cesarskiej, władzy państwowej. Cezaropapizm dlatego taki wielki kult, Cesarza czy władzy państwowej, namaszczanie władzy świeckiej, które potem przeniosło się także do Europy Zachodniej. Przecież obrzędy koronacyjne od cesarza Karola Wielkiego, rozpoczynając, którego papież namaszczał, i potem zwyczaje namaszczania na króla, zupełnie. Daleko sięgające Starego Testamentu, a więc namaszczenie Dawida czy Saula na króla, namaszczanie władców Polski, których dokonywali biskupi ten obrzęd namaszczenia, wkładania korony, ale zaraz po włożeniu korony, ten, ten arcybiskup, czy biskup Krakowa, czy Gniezna, oddaje mu pokon, jak, go, jak wylał mu ten olejek. Krzyżma temu władcy, bo od tego momentu ten władca już jest, jakąś jego władza jest traktowana, także stąd się mówi pomazaniec Boży w średniowiecznej Europie, na króla, czy na cesarza, czy na księcia. Stąd w Pol Polskach lubiła się, czy naród Polski chlubił się tym, że nigdy nikt nie podniósł ręki na pomazańca Bożego, czyli na króla. Widzimy, że te relacje, bardzo odchodzimy troszeczkę od, od tematu, ale widać, że, że w tej cywilizacji chrześcijańskiej nigdy ta, ta rola państwowego władcy, cywilnego władcy, nie została złączona w, zachodniej, w zachodnim chrześcijaństwie z. Władzą duchowną, i nawet jeżeli te obydwa podmioty, te one się wzajemnie wspierały, one sobie wzajemnie pomagały, można powiedzieć, ponieważ w którymś momencie powstaje cywilizacja chrześcijańska, więc można powiedzieć, że Kościół jest elementem tej cywilizacji. I wtedy można stawiać pewien znak zapytania, czy, czy jeszcze w takiej cywilizacji była. Możliwa wolność do niewierzenia, wolność do ateizmu, wolność do jakiejś innej religii. Ona była zakwestionowana przede wszystkim przez państwową władzę, przez władzę świecką, ale wtedy ten sojusz ołtarza stronę powoduje też szkody, można powiedzieć, pewne niebezpieczeństwa, które my, ale tam ci też mnisi biskupi chrześcijanie świeccy dostrzegali, mianowicie zależność struktur kościoła od władzy świeckiej. Z jednej strony władza świecka wspiera kościół, chroni ten kościół, buduje świątynie, wspiera na przykład u nas, kiedy misja świętego Wojciecha, to król Bolesław Chrobry daje tej misji poczet swoich rycerzy. Nie tylko do obrony przed poganami, ale przede wszystkim po to, żeby misjonarz, ewangelizator, święty Wojciech, kiedy uda się do, do tych Prusów, do pogan, żeby zrobił na nich dobre wrażenie. Żeby jadąc z orszakiem, mógł jakoś zamanifestować, że za tym Bogiem, za tą chrystusową religią, którą on głosi, nie stoi tylko Jego osobisty autorytet i świadectwo, ale także jak, jaka, jakieś bogactwo, jakaś potęga, jakaś cywilizacja, jakaś kultura, jakaś forma państwowa, która będzie e, tym poganom imponowała i która ich skłoni do posłuszeństwa e, Ewangelii, posłuszeństwa wierze. Oczywiście wtedy pojawia się wielki spór, czy wolno e, ewangelizować e, z użyciem środków przymusu. Prawdziwi misjonarze twierdzą, że nie. Bonifacy, Wojciech, Bruno z Kwerfurtu czy inni oddają życie, głosząc Ewangelię. Ale władza świecka idzie na skróty. Karol Wielki z gorliwości, oczywiście o, o dusze nieśmiertelne, podejmuje, Podbój Saksonii i zmusza władców pogańskich, sasów do przyjęcia chrztu. Narzuca im ten chrzest i daje im do wyboru albo śmierć, albo wiara. Ale to, je, to nie jest tak, że, że ludzie Kościoła, że chrześcijanie, że mnisi, że biskupi są taz, taką strategią, że tak powiem, misyjną zachwyceni. W teologii, w ówczesnej myśli teologicznej jest poważna wątpliwość. No dobrze, żeby przyjęli chrzest. No trzeba by ich jakoś zachęcać, ale jak to zrobić, kiedy nie chcą? Święty Wojciech jest przykładem. Zresztą później w myśli polskiej Polacy Paweł Włodkowic na Soborze w Konstancji. Wspaniała później szkoła. Polskiej myśli teologicznej, ale także historiozoficznej, państwowotwórczej, ponieważ Bóg stworzył wszystkich ludzi, to jest bardzo mocny impuls, który Paweł Włodkowicz i, i polscy myśliciele do Kościoła Powszechnego i do, do myślenia europejskiego wnieśli. Ponieważ Pan Bóg stworzył wszystkich ludzi równymi, więc nie jest tak. Że prawa ludzkie pojawiają się w momencie, kiedy ktoś przyjmie chrzest. On, te prawa, które Bóg daje człowiekowi, są wcześniejsze niż chrzest. A więc ci, którzy nie przyjęli jeszcze chrztu, nie mogą być do wiary i do wejścia do Kościoła Chrystusowego przymuszani. Nie możemy ich traktować jak nie ludzi, odbierać im godność, odbierać im życie, odbierać im wolność, podbijać ich w imię Chrystusa. To jest niemoralne. To jest wbrew Bożej prawdzie, Bożemu objawieniu. To się pojawia, to wraca. Potem to się pojawia w tej szkole w Salamance, już w epoce podbojów czy odkryć kolonialnych w XV-XVI wieku. Wielka Szkoła Jezuicka, ale ja chcę tutaj pokazać, że, że ten sojusz ołtarza stronem wiązał się z kłopotem dla Kościoła, wiązał się z niebezpieczeństwem takiego chrześcijaństwa, które nie wymaga wysiłku, które jest państwowe, które jest dziedziczone, które jest zakorzenione w obyczaju, które jest kulturowe. My w Polsce zmagamy się dzisiaj z chrześcijaństwem, które Niejako przychodzi automatycznie i dlatego bywa letnie, bywa słabe, była, bywa bardzo takie anemiczne. Dlaczego? Mój dziad był katolikiem i chcił mojego tatę, mój tata jest katolikiem i on mnie chcił, to i ja dziecko niosę do chrztu. Okej, okay. ale z tego jeszcze nie wynika prawdziwa odkryta wiara, z tego jeszcze nie wynika Twoje. Przeświadczenie, że powinieneś nieść Chrystusa i bronić Chrystusa w swoim życiu, w swoim narodzie, w swoim środowisku, że, że jest moment w życiu katoliczki czy katolika, kiedy trzeba tę wiarę odkryć. Przecież mówi się nie bez przyczyny, że w świecie politycznym, w parlamencie, w przejawach życia różnych publicznego, w mediach. My mamy do czynienia z tak zwanym katolicyzmem czy chrześcijaństwem bezobjawowym, czyli ktoś deklaruje katolicyzm, ale podejmuje decyzje i wypowiada opinie, które są w dokładnej sprzeczności z jego wiarą. Gdyby on odkrył, gdyby nie przyszedł na świat w rodzinie katolickiej, czyli takiej tradycyjnej, gdyby to nie było chrześcijaństwo obyczajowe, kulturowe, ale odkryte osobiście, takie, Franciszek Blachnicki, ksiądz Franciszek Blachnicki mówi, że jest radykalna różnica między religią, którą się dziedziczy, a wiarą, którą się odkrywa samemu. I mówi, że póki religia nie stanie się wiarą, dopóty mamy do czynienia z takim chrześcijaństwem niesłychanie anemicznym, a nieraz będącym po prostu e, karykaturą prawdziwego chrześcijaństwa. Tak, bo już ksiądz Franciszek Blachnicki właśnie definiuje wiarę jako... Osobowe spotkanie z Jezusem. Co nie wyklucza oczywiście wspólnoty, a nawet zakłada Dokładnie. Kościół, tylko że to chrześcijaństwo kulturowe, to cywilizacyjne, to dziedziczone, jeżeli nie prowadzi do odkrycia Jezusa Chrystusa i Kościoła, można powiedzieć, na osobistej. W osobistym wymiarze ono jest, ono bywa bardzo słabe, anemiczne, właśnie takie bezobjawowe. Tak, a jeszcze wracając do tego naszego głównego tematu, w historii tej relacji pomiędzy Kościołem a państwem mówi się o takim etapie, czy o takiej doktrynie dwóch mieczy. Gdyby ksiądz profesor mógł przybliżyć, co to znaczy? To jest VI wiek, V-VI, kiedy... W Rzymie kanoniści, a więc specjaliści od prawa, próbują odpowiedzieć na pytanie, jaka jest relacja, jaka powinna być zdrowa relacja pomiędzy władzą świecką a władzą duchowną. I oni działają, ci kanoniści, w otoczeniu papieża Gelazjusza, Gelazy I i... Mówi się, że to jest Gelazjańska, ale to, to właściwie jego współpracownicy, prawnicy, bo szkoła, tradycja prawa rzymskiego. I oni, oni jako pierwsi w zakresie prawa mówią: jest sfera, miecz i jest miecz czyli są dwa berła, są dwie korony i są dwa miecze. Jest rzeczywistość religijna, duchowa, władza duchowna, władza religijna, czyli sfera wiary, sfera religii, sfera papiestwa, sfera biskupstwa, sfera kapłaństwa, sacerdotium i jest imperium, władza świecka. Ten imperator, ten książę jest ochrzczony i w zakresie w zakresie wewnętrznym, religijnym, on podlega władzy duchownej, ale ponieważ tamten, który jest biskupem, który jest papieżem, który jest mnichem w zakresie doczesnym, podlega władzy świeckiej, więc trzeba te dwa podmioty rozgraniczać, rozróżniać i one mają ze sobą współpracować. Nie ma innej możliwości jak symbioza, jak współpraca, wzajemne wsparcie, ale to nie znaczy, że ten od tiary, ten od krzyża, ten od Ewangelii ma rządzić społecznością świecką i zbierać podatki e, i wymierzać karę śmierci. A ten od miecza, ten od pieniędzy, ten od polityki, ten od sfery imperium ma określać, kto może, a kto nie może. Y, być księdzem. To są dwie sfery, które współpracują, ponieważ mamy do czynienia z państwem tworzonym przez chrześcijan, ale to rozróżnienie. I właściwie ono weszło do konstytucji trzeciej Rzeczypospolitej. Gdzie się mówi o tym, że jest ro rozróżnienie, to są zupełnie dwa różne porządki, ale one zachodzą na siebie w bardzo wielu sferach życia osobistego i społecznego i dlatego mówi się o oddzieleniu państwa od kościołów, od religii, a z drugiej mówi się o symbiozie i współpracy. To samo jest w Konstytucji Niemiec, to samo jest w wielu Konstytucjach współczesnego świata, współczesnych demokracji. Różnym rozłożeniem akcentów, ale zwróćmy na to uwagę, że od tego Gelazjusza te, ten pomysł na ustrój społeczny wyszedł. Tak, i właśnie przez to, że widzimy to. Autonomia. Tak, to połączenie, które idzie już od V-VI wieku, widzimy jak ważny jest temat współpracy i współistnienia władzy świeckiej i władzy duchownej. I myślę, że będziemy musieli się zająć tym w następnym odcinku. Dziękuję za dzisiejszy. Dziękuję naszym widzom i zapraszam na kolejny odcinek z Panem Bogiem.